oficerowie? Oficerowie? No! Jakaś pułapka tu na szeregu uwalę. Przedniego węku trzeba dać. Do przedniego węku ona zawsze musiała wsiąść. A nie tam fotelowy siad taki nie wolno był. Żeby siedział jak na fotelu, prawda? No. I wtedy... Tak. Uwiodła mnie popularność kawalerii i kawalerzysta to jest ten, co będzie szablą wodził młode panny i w ogóle brylował. Dużo było przed wojną wojska, to wiemy, prawda? I zanim lotnicy wzięli ten prym, ciągle jeszcze do momentu, kiedy ja wstąpiłem tutaj do Grudziądza, ciągle ten żołnierz numer jeden to był kawalerzysta. Sięgamy korzeniami historii wojskowej Polski, dlatego że historia wojskowa Polska właśnie była pewnie tak nieudolna, dlatego że była ciągle jazda, prawda? To, że tam przy świewka świecą jak na niebie gwiazdy pod chorąży szkoła jazdy, to właśnie tak to wyglądało w praktyce. Tak się wydawało, że ona rzeczywiście świeci tak jak gwiazdy na niebie. Tak. To było bardzo przyjemne życie, dlatego że nie było przeładowane zajęciami teoretycznymi, było dużo praktyki, dużo ćwiczeń, dużo wyjazdów na manewry. Poza tym ten Grudziądz był wtedy sympatyczny, mieliśmy możliwość chodzenia do miasta, mieliśmy tutaj stosunki towarzyskie bardzo rozwinięte. Szkoła Podchorążych Kawalerii była jakąś taką elitarną tutaj wtedy jednostką i dla rodzin takich tutaj zamożnych, jak tutaj jakichś państwa Handelewiczów, czy Włodków, czy innych, to oni sobie uważali za zaszczyt, jeżeli panowie podchorążowie w niedzielę tam przychodzili na kawkę. Godzina 5 rano, zdrowe chłopy, prawda, i każą im wstawać. Każą im wstawać do niby najniższych posług, jakie można by było w społeczeństwie wyobrazić. Zbieranie jakichś tam bobków końskich, czyszczenie koni, wyklepywanie kurzu z konia, prawda, pojenie koni i to wszystko o tej porze. Poza tym, że mieli swoje zajęcia kawaleryjskie, to mieliśmy zajęcia szybowcowe, narciarskie, już w tym kierunku szkoleni byliśmy, bo cały szereg kolegów pójdzie szło do lotnictwa i motorowe naturalnie, to znaczy samochody, motocykle, bo każdy z nas musiał prowadzić samochód i motocykl. Także to było zajęcia niezbyt ciężkie, ale urozmaicone. Nasz dowódca szwadronu, rotmistrz Letyński ze swoim tam luzakiem, spojrzał na nas z takimi nosami. Mówi, czyście zdurnieli, pomyślcie sobie, to już wy jesteście przedmiotem zazdrości tysięcy młodzieży. Jesteście na koniach, jesteście o świcie, w lesie, rosa spada w tej chwili. A wy macie takie, coś, podnieście te głowy do góry i nosy do góry i podnieście to, co wy macie. Nie było żadną sztuką, tak jak ja kończyłem szkołę z drugą lokatą, bo to po prostu nie było ciężkie. Trzeba było się tylko trochę przyłożyć, mieć trochę smykałki i osiągało się dobre wyniki. Zupełnie to nie była szkoła elitarna pod tym względem socjalnym, że tylko bogaci, czy tylko
Ziemianie. Na moich 100 kolegów, to może ziemiańskich synów w znaczeniu ziemiaństwa przedwojennego, to może było 3-4 na 100. Przeważnie to byli synowie rolników, rzemieślników, kowali wiejskich, stolarzy. Szkoła była taka, żebyśmy wychodzili jedni, to nie przychodzili. Wydaje mi się, że popełniłem błąd. Dlatego, że ojciec mój był rolnikiem, dziadek był rolnikiem i powinienem skończyć rolnictwo. Ale powiadam, że gdybym się wtedy mocniej zastanowił, a nie miał to 19 lat, czyli w zasadzie miał jeszcze smarkatki rozum, to bym nigdy tego nie zrobił. Dlatego, że to było jednak poza tym brylowaniem. Uważam, że jeżeli chodzi o umysł, to to powiedzenie, że koń myśli za kawalerzystę, to miało dużo racji. Czołem konne drużyny harcerskie! Czołem, panie komisarzu! Dziękuję. Dziękuję. To jest coś nadzwyczajnego. A ty jest nachlapnik. A to podbrody. A to są wody. A to mulsztów. Wędzidło to jest tutaj, ale jego nie ma. Rotmistrz Zdzisław Kawecki był jednym z instruktorów jazdy. To była chodząca postać, mówiąc brzydko. Trzeba byłoby go wypchać, wstawić do słoja z formaliną i pokazywać za biletami. Przyprowadzono spóźnionego kandydata, który jeszcze miał na sobie buty brązowe, bo ktoś tam nie zdążył tych butów poczernić. A pan rotmistrz miał zwyczaj stękania. Jak zaczął coś, to najpierw tego. Mówi, jak się nazywa ten szlachcic w palonych butach? No więc ten melduje mu z konia, że podchorąży Rappę. Jezus Maria, a cóż to za pogańskie nazwiska w polskiej kawalerii? Huseneder, Likindor, teraz Rappę. Wziął go troszeczkę pod oko. Następnym razem, czy może tam w jakimś czasie, pyta się, słuchaj, jak się nazywa ten sukin syn piąty od końca? No tam powiedział dokładnie jak do tego. A ten mówi, podchorąży Rappę. Mówi, Jezus Maria, Rappę, nie o was pytam, o konia. Po jakimś czasie znowu jakaś jest jazda, jakiś coś i temu Rappowi czy Rappemu nie bardzo to wszystko wychodziło. Więc pan rotmistrz załamał ręce i mówi, Jezus Maria Rappę, jaka to ciotka was tu na moją głowę wsadziła? A ten mu zameldował, że moja ciocia pana generałowa taka i owaka. Ten klęknął na ujeżdżalni, zdjął czapkę i mówi, Jezus Maria Rappę. Gdybyście byli tacy dludzy, jak jesteście, głupi, to byście mogli księżyc klęcąc w dupę pocałować.
Człowiek był tak głupi, jak wszyscy na świecie. Moje pokolenie, powiedzmy, nie bało się tej wojny. Grąza tego zupełnie do nas jakoś nie dochodziła. Pierwszą reakcją, powiedzmy, na to, to trzeba lecieć i do fotografa w Warszawie, prawie fotografować się, prawda, że innych trosk nie było, tylko tanie. Główne moje wrażenie było takie, że za szybko się wycofujemy. To znaczy, w zasadzie, gdyby inaczej była ta wojna prowadzona, może byłyby większe ofiary, natomiast byłaby trwała dużo dłużej. Ciągle były rozkazy wycofać się, wycofać się, wycofać się i w rezultacie wojowało się niecały wrzesień, a można było wojować dużo, dużo dłużej. Wszystko było zapięte na ostatni guzik, wszystko wyposażenie. Na ogół mnie się zdaje, że nie docenia się, jak dobrze te pułki kawalerii były przygotowane do wojny. Pod Krasińcem był jeden z największych sukcesów 7 Pułku Łanów, a mianowicie nasze armatki przeciwpancerne zniszczyły 6 czołgów niemieckich. To był wielki na owe czasy sukces. Jednak ten koń dla nas pracował, biedny piechur, musiał smarować ciągle piechotą, jeszcze z czornicem na plecach. A my dbając o konie, przesuwaliśmy się z miejsca na miejsce i myśmy doszli do końca września, tam jak mówię, pod Suchowolą czy koło Mościsk, i te konie były zupełnie wypoczęte, dlatego że przede wszystkim trzeba było konia nakarmić, dbać o niego we własnym interesie, bo jak się nie miało konia, to trzeba było pedałować piechotą. Konie mają ten cudny jakiś, że jak nie wiedzieliśmy, co ze sobą robić, nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku iść, tośmy popuszczali, w sytuacji właściwie, powiedzmy, rozsypki. Nie zupełnie na pojedynczych żołnierzy, ale powiedzmy, już plutony pogubione, jakieś sekcje pogubione. Konie się zawsze znalazły. I to był tak niezwykły zupełnie obraz. Zdawało się, pułku nie ma, prawda? I mija 2 godziny w nocy, i nagle widzimy, ja dołączam te swoje jakieś zgubione. Ja już dołączam do pułku, który przed chwilą, parę godzin temu był rozsypany, w tej chwili już jest w pełnej sile bojowej. Jakbyśmy kapitulowali w końcu pod Kowskim, były bardzo prawie rozczulające obrazki, żegnanie się Łana z koniem. Całowanie go po chrapach, dziękowanie mu za wierną służbę, prawda? Stoją te pułki, prawda, jakby przerzedzone, wykrwawione, ale dumne, prawda, spełniły ten obowiązek jak mogły, na ile było stać. I w pewnym momencie słychać taką rozmowę, jak mówi major Boniecki do dowódcy generała Podchorskiego, dowódcy tej dywizji, a kawalerii, mówi, no, panie, wszystkie pułki są już, tylko nie ma 3. pułku strzelców konnych, czy mojego. Ale w pewnym momencie z Lisiery lasu, to jest w odległości jakichś 200 kilometrów, więc nagle rusza ława konna, która się zbliża do pułku, prawda? Galopem coraz większym, zwiększającym się wreszcie. I to na dłoni widać się 2 kilometry czystego pola, prawda? I słychać znowu, Boniecki mówi, czyli szef sztabu, prawda? Mówi do generała, no jest i 3. pułk strzelców wolnych, ale czegoż oni tak się spieszą do tej niewoli? A ta ława, już on karier, leci brzuchami, dotyka roli, proszę przepędzić. I nagle w szeregu krzyczy ktoś, Jezus Maria, tam nie ma, ta same konie nie ma ani jednego jeźdźca. I te konie przyleciały, a że to były konie nie z poboru, tylko konie wojskowe, to one wiedziały, że kupo nie wolno latać i one przyjmowały szyk w szereg rozwiniętego pułku. Przyleciały, poleciały na 30 kroków, zaryły się rogami i dopiero rzucają głowami to porwane wodze, prawda, grzebią kopytem, toczą bursztynowym okiem, prawda. Tak zrozumiałe, że po przegranym boju wrócimy do szyku. Znaczy, że widok będzie niezapomniany. Ja byłem na zesłaniu. Dwie zimy.
10 lutego 40 roku nas zabrali tam z tych terenów wschodnich. Ja od Włodzimierza Wońskiego. Wojtek, nie przeszkadzaj chwileczkę. Chwileczkę nie przeszkadzaj. Ja osobiście z rodziną byłem za Świerdłowskiem tam. Rodzina dzięki Bogu przeżyła. Wróciliśmy wszyscy do tego, a ja z drugim, to znaczy z Andersem, Iran, Irak, Palestyna, Egipt, przewędrowaliśmy ten szlak bojowy. No. Aha, jeżeli ten szlak bojowy, zatyka mnie Wojtek, nie mogę, bo o, proszę sobie, to jest właśnie ta nasza droga krzyżowa, to jest odznaka drugiego korpusu. Związek Radziecki, Irak, Palestyna, Egipt tam i te 3 lata we Włoszech, później tam z Włoch do Anglii później, no i później z Anglii powrót. No po przyjeździe do kraju różnie to było, ale miałem dobrych przyjaciół, którzy mnie za rączkę poprowadzili i po prostu uszczegli mnie od niektórych tragedii życiowych, także tak powiem. Takie to wyrywki naszego życia, bo jakby ktoś chciał opisać to wszystko, to... Myśmy to zaczęli, no, dobre 20 lat temu. A ponieważ to były okresy, wiemy jakie, to konspiracyjnie żeśmy działali w kościele na Chłodnej. Pod płaszczykiem duszpasterstwa bezpieka nie czepiała się do nas, co wy tam robicie w kościele. A no, księża nas tam umoralniają, żebyśmy się dobrze prowadzili. Próbowaliśmy z tego Grudziądza zrobić taką Mekkę, bo rzeczywiście macie dowód, ilu tutaj zjechało, prawda, ludzi z całego jednak świata na tego 15 sierpnia. I tak jest co roku. To się staje modne i ci młodzi, tych młodych nie było mowy o tych harcerzykach wtedy. A teraz przy pułkach i przy stadninach koni, oni mają konie ze stadnin, a pułki nimi się opiekują, to są dzieci albo wnukowie, ci wszyscy chłopcy, których żeśmy tutaj widzieli. Druhny i druhowie, czuwaj! Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich tu obecnych, weteranów oraz wszystkich, którzy przybyli na zlot. Baczność na prawo, patrz! Do wręczenia proporta Centrum Wyszkolenia Kawalerii marsz! Na razie to się nazywa, że to jest taka młodzież, którą my przekażemy nasze tradycje. Czy oni są już tego godni, to nie wiem, no ale mają przewagę wieku, prawda? Oni mają 15-20 lat, a my mamy 80.